Grzegorz Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Dokładnie rok temu rosyjski agresor zaatakował Ukrainę. W rocznicę tej zbrodniczej napaści na Ukrainę udał się premier Mateusz Morawiecki. 24 lutego 2022 roku historia zaczęła się na nowo. Po godzinie 4 czasu polskiego na Kijów spadły pierwsze rakiety. Rosjanie zaatakowali Ukrainę z trzech kierunków: południa, północy i z terenu Białorusi. 24 lutego, równo rok temu, według planów Putina miał być początkiem końca Ukrainy, a Ukraina, jeszcze silniejsza Ukraina, narodziła się wtedy, w tamtym dniu, na nowo. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Polacy otworzyli przed Ukraińcami swoje domy i serca. Do dziś w Polsce przebywa ponad 2 miliony uchodźców zza wschodniej granicy. Od pierwszych dni wojny Polska wspiera Ukrainę również militarnie, przez co wysunęła się na pozycję lidera w Europie. Obecność premiera Mateusza Morawieckiego w Kijowie w rocznicę zbrodniczej rosyjskiej agresji jest potężnym symbolem, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Symbolem naszej solidarności, naszej niezłomności dla wszystkich walczących o wartości, przede wszystkim o wolność. Polska była z nami jeszcze przed wojną i jestem pewien, że Polska pozostanie z nami aż do naszego zwycięstwa. Polska jako pierwszy kraj mówiła o czołgach dla Ukrainy. Przewodniczyła koalicji czołgowej i prowadziła rozmowy z sojusznikami. Dzisiaj także chcę jako pierwsze europejskie państwo symbolicznie przekazać Tobie, Wołodymirze, cztery pierwsze polskie Leopardy, 4, 2A4, i to są takie czołgi, które na pewno będą znakomicie stawały w szyku, w waszym szyku, na polu walki. Na dniach Polska przekaże Ukrainie również czołgi PT-91. Premier Mateusz Morawiecki mówił także, że Polska jest gotowa szkolić ukraińskich pilotów z zakresu obsługi samolotów F-16, ale to zależy od postawy zachodnich sojuszników. Sprawa przekazania Ukrainie czołgów była poruszana także podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie. Spotkaniu przewodniczył prezydent Andrzej Duda. To dzięki ofensywie dyplomatycznej Polski powstała tak zwana koalicja czołgowa. Wstępne szacunki mówią, że Ukrainie uda się w ten sposób przekazać od 180 do 200 czołgów. To wystarczająca ilość na wyposażenie dwóch brygad pancernych. Pierwsze czołgi Leopard w symbolicznym dniu, bo w rocznicę napaści Rosji na Ukrainę, przekazała Polska. Pierwsze czołgi, które dotrą na Ukrainę z tej koalicyjnej pomocy czołgowej, w której od samego początku jesteśmy inicjatorem, więc cieszę się także, że to pojawienie się tych nowoczesnych czołgów na ukraińskiej ziemi także palmę pierwszeństwa w tym zakresie dzierżymy. Mówił podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda. Podczas spotkania zostały omówione bieżące wnioski dla bezpieczeństwa państwa związane z rosyjską agresją na Ukrainę, także w kontekście konsultacji prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych i szczytu bukaresztańskiej dziewiątki. Polska systematycznie wzmacnia także swoje bezpieczeństwo. Nasze wojsko rozwija się nie tylko pod kątem wzrostu liczby żołnierzy, ale też wyposażana jest w nowoczesny sprzęt, mówił wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Konsekwentnie budujemy zdolności obronne Rzeczypospolitej Polskiej. Jeszcze w tym roku na wyposażenie naszej armii trafią nowoczesne czołgi Abrams i prawie 500 systemów artylerii rakietowej HIMARS, a dzięki umowie z Koreańczykami w Polsce będą produkowane koreańskie czołgi K2 i armatochaubice K9. Działamy tak, aby odstraszyć agresora. Wzmacniamy Wojsko Polskie, żeby osiągnąć ten cel. Przez rok od rozpoczęcia agresji w siłę rośnie NATO. Na wejście do Paktu Północnoatlantyckiego czekają Szwecja i Finlandia. Zgody na rozszerzenie sojuszu wciąż nie wyraziły Turcja i Węgry. Niewykluczone jednak, że w najbliższym czasie nastąpi przełom. Rosyjski agresor Władimir Putin podczas inwazji na Ukrainę popełnił dwa strategiczne błędy. Pierwszym było zlekceważenie Ukrainy, drugim zaś niedocenienie NATO, którego zasięg cały czas się powiększa. Mówił o tym podczas swojego przemówienia w Warszawie prezydent USA Joe Biden.
Zamiast finlandyzacji NATO doczekał się natoinizacji Finlandii i Szwecji. Myślał, że NATO się rozpadnie i podzieli, ale NATO jest bardziej zjednoczone i mocniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Proces akcesyjny Szwecji i Finlandii cały czas trwa. Aby ruszył do przodu, potrzeba zgody jeszcze tylko dwóch państw. Jednym z nich jest Turcja. I choć w ostatnich tygodniach w relacjach na linii Sztokholm-Ankara wrzało, w negocjacjach dotyczących akcesji widać postęp, mówi sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Prezydent Erdogan zgodził się, że w połowie marca powinniśmy zwołać spotkanie Turcji, Finlandii i Szwecji tutaj w kwaterze głównej NATO pod moimi auspicjami, aby stawić czoła wyzwaniom, które są przed nami, jeśli chodzi o ratyfikację przez Turcję szwedzkiego protokołu akcesyjnego. Z Finlandią jest tu nieco łatwiej. Ona sama też co do jednego jest przekonana. Uważam, że spełniliśmy wszystkie warunki postawione przez Turcję. Drugim państwem, które w ciągu ostatnich 7 miesięcy nie ratyfikowało akcesji Finlandii i Szwecji, są Węgry. Tu partie opozycyjne wielokrotnie próbowały przyspieszyć głosowanie w tej sprawie. Tych wniosków jednak nie popierał Fidesz oraz jego koalicjant Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa. Wymówką była tu na przykład konieczność szybkiego przyjęcia przepisów potrzebnych do odblokowania unijnych środków. Moje przesłanie jest takie, że zarówno Finlandia, jak i Szwecja powinny zostać ratyfikowane. Pod koniec listopada, podczas spotkania szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej, premier Węgier Viktor Orbán obiecał, że węgierski parlament zajmie się kwestią przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO na początku 2023 roku. Debata w tej sprawie ma się odbyć 1 marca. Sam Orbán jako szef Fideszu zwrócił się również do członków frakcji, a także do koalicjantów o poparcie akcesji. Tymczasem wczoraj Finlandia ogłosiła, że dołącza do koalicji pancernej na rzecz Ukrainy, którą zainicjowała Polska. Przekaże na wschód 3 czołgi Leopard. Będą one pełnić funkcję trałów przeciwminowych. Przy ulicy Rakowieckiej 37 we Warszawie pod tablicą upamiętniającą zamordowanych w więzieniu mokotowskim odbyły się uroczystości państwowe w 70. rocznicę śmierci zastępcy komendanta głównego Armii Krajowej generała Augusta Emila Fildorfa Nila. 70 lat temu, 24 lutego 1953 roku, w więzieniu mokotowskim w Warszawie został zamordowany poprzez powieszenie polski bohater. Polski generał, legionista, jeden z najodważniejszych żołnierzy Armii Krajowej, generał August Emil Fildorf, pseudonim Nil. Mówił podczas uroczystości rocznicowych wiceprezes IPN profesor Krzysztof Szwagrzyk. Gdyby żył w wolnej Polsce, za zasługi dla ojczyzny, za piękne lata walki, służby, walki z Niemcami, z bolszewikami, dostąpiłby najwyższych honorów i zaszczytów. Ale w Polsce zniewolonej przez Sowietów, rządzonej przez podległych im komunistów, zamiast honorów i chwały spotkało go cierpienie i śmierć. To człowiek, który całe swoje życie poświęcił walce o wolną Polskę. Tej bezgranicznej miłości do ojczyzny oprawcy nie mogli mu darować, wskazał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Józef Kasprzyk. Kiedy generał Fildorf był wieszany 70 lat temu tutaj, w więzieniu mokotowskim, jego oprawcy też chcieli, aby duch narodu nigdy nie odżył, aby marzenia Polaków o wolności zakończyły się wraz ze śmiercią jej przywódców, takich jak generał Nil. I znów odnieśli klęskę, bo nie tylko pamięć nam pozostała, ale też ślubowanie, że wypełnimy to wszystko, co było testamentem pokolenia generała Fildorfa, że odbudujemy Polskę wolną i dumną i na zawsze
niepodległą. List do uczestników uroczystości zebranych przy ulicy Rakowieckiej, gdzie obecnie mieści się Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, skierował prezydent Andrzej Duda. Odczytał go generał brygady, doktor habilitowany Mariusz Fryc, zastępca Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Życiorys generała Fildorfa to życiorys żołnierza doskonałego i zawsze wiernego ojczyźnie. Jego męstwo i godność budzi podziw i szacunek nawet u prześladowców. Dziś pozostaje on jednym z ostatnich, obok Witolda Pileckiego, największych bohaterów Polski podziemnej, których doczesne szczątki wciąż nie zostały odnalezione, zidentyfikowane i pogrzebane z należnymi honorami. Ufam, że to nastąpi, bo Rzeczpospolita jest winna wszystkim swoim dobrym synom, a zwłaszcza jemu, jednemu z najlepszych, który oddał jej całe... Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.